Tadeusz Borowski, proszę Państwa, do gazu. Cały obóz chodził nago. Wprawdzie przeszliśmy już odwszenie i ubrania, dostaliśmy z powrotem z basenów napełnionych rozpuszczonym w wodzie cyklonem, który znakomicie truł w ubraniach i ludzi w komorze gazowej, a tylko bloki odgrodzone od nas hiszpańskimi kozłami nie wyfasowały jeszcze ubrań, to jednak i ci, i tamci chodzili nago. Upał był okropny. Obóz ściśle zamknięto. Żaden więzień, żadna wesz nie śmie przedostać się przez jego bramę. Ustała praca komand. Cały dzień tysiące nagich ludzi przewalało się po drogach i placach apelowych. Leżakowało pod ścianami i na dachach. Spano na deskach, gdyż sienniki i koce były w dezynfekcji. Z ostatnich bloków widać było FKL. Tam też odwszawiali. Dwadzieścia osiem tysięcy kobiet rozebrano i wypędzono z bloków. Właśnie kotują się na wizach, drogach i placach. Od rana czeka się na obiad, je się paczki i odwiedza się przyjaciół. Godziny płyną wolno, jak to w upale. Nawet zwykłej rozrywki nie ma. Szerokie drogi do krematoriów stoją puste. Od paru dni nie ma już transportów. Część Kanady zlikwidowano i przydzielono na komando. Trafili na jedno z najcięższych na harmenze, jako że byli wypasieni i wypoczęci. W obozie bowiem panuje zawistna sprawiedliwość. Gdy możny upadnie, przyjaciele starają się, by upadł jak najniżej. Kanada, nasza Kanada. Nie pachnie wprawdzie, jak Fidlerowska żywicą, tylko francuskimi perfumami. Lecz chyba nie rośnie tyle wysokich sosen w tamtej, ile ta ma ukrytych brylantów i monet zebranych z całej Europy. Właśnie siedzimy w kilku na buksie, beztrosko machając nogami, rozkładamy biały, przemyślnie wypieczony, kruchy, rozsypujący się chleb. Drażniący trochę w smaku, ale za to nie pleśniający tygodniami. Chleb przysłany aż z Warszawy. Jeszcze tydzień temu miała go w rękach moja matka. Miły Boże! Miły Boże! Wyciągamy boczek, cebulę, otwieramy puszkę skondensowanego mleka. Henry, wielki i ociekający potem, marzy głośno o francuskim winie przywożonym przez transporty ze Strasburga, spod Paryża, z Marsylii. Słuchaj, mon ami. I jak pójdziemy znów na rampę, przyniosę ci oryginalnego szampana. Pewnie nigdy nie piłeś, nieprawda? Nie, ale przez bramę nie przeniesiesz, więc nie bujaj. Zorganizuj lepiej buty, wiesz, takie dziurkowane z podwójną podeszwą. A o koszulce już nie mówię. Dawno mi obiecałeś. Cierpliwości, cierpliwości. Jak przyjdą transporty, przyniosę ci wszystko. Znów pójdziemy na rampę. A może już nie będzie transportów do komina? Rzuciłem złośliwie. Widzisz, jak zelżało na lakrze, nieograniczona ilość paczek, bić nie wolno. Pisaliście przecież listy do domu. Rozmaicie mówią o rozporządzeniach, sam przecież gadasz. Zresztą, do cholery, ludzi zabraknie. Nie gadałbyś głupstw. ustało tyłego, o uduchowiony jak z miniatur kozłeja twarzy Marsylczyka jest moim przyjacielem, ale imienia jego nie znam. Zapchane są kanapką z sardynkami. To nie gadałbyś głupstw. Powtórzył, przełykając z wysiłkiem. Poszło cholera. Nie gadałbyś głupstw? Ludzi nie może zabraknąć, bo byśmy pozdychali w lagrze. Wszyscy żyjemy z tego, co oni przywiozą. Wszyscy, nie wszyscy, mamy paczki. Tomasz ty i twój kolega. I dziesięciu twoich kolegów macie wy, Polacy. I to nie wszyscy, ale my, Żydki, ale ruskie. I co, Gdyby, gdybyśmy nie mieli... <laughs> gdybyśmy nie mieli co jest. Organization z transportów, to byście tam te swoje paczki tak spokojnie jedli? Nie dalibyśmy wam. Dalibyście albo byście zdychali z głodu jak Grecy. Kto żarcie w obozie ma, ten ma siłę. Wyśpicie i my mamy się o co sprzeczać? Pewnie nie ma się o co sprzeczać. Wy macie i ja mam. jemy wspólnie, śpimy na Enneybokse. Henry kroi chleb, robi sałatkę z pomidorów. Świetnie smakuje z kantynową musztardą. W bloku pod nami kotłują się ludzie, nadzy, ociekający potem. Łażą między buksami w przejściu, wzdłuż ogromnego, inteligentnie zbudowanego pieca, między ulepszeniami, które stajnie końską – na drzwiach wisi jeszcze tabliczka, że te pferde, zarażone konie, należy odstawiać tam, a tam – przemieniają w miły, gemytliś dom dla ponad tysiąca ludzi. Gnieżdżą się na dolnych pryczach po ośmiu, dziewięciu. Leżą nadzy, kościści, cuchnący potem i wydzielinami o zapadniętych głęboko policzkach. Pode mną, na samym dole, rabin. Nakrył głowę kawałkiem szmaty oddartej z koca i czyta z modlitewnika hebrajskiego. Tej lektury tu jest... Zawodząc głośno i monotonnie. Ech, może by tak dało się go uspokoić. Drze się jakby Boga za nogi złapał. Nie, chce mi się z buksy złazić. Niech się drze. Prędzej do komina pójdzie. Religia jest opium dla narodu. Bardzo lubię palić opium. Dodaje z lewej sentencjonalnie Marsylczyk, który jest komunistą i rentierem. Gdyby oni nie wierzyli w Boga i w życie pozagrobowe, już dawno by rozwalili krematoria. A dlaczego wy tego nie zrobicie? Pytanie ma sens metaforyczny, lecz marsylczyk odpowiada: Te, idiota. Zapycha usta pomidorem i czyni ruch, jakby chciał coś powiedzieć, ale zjada i milczy. Kończyliśmy właśnie wyżerkę, gdy u drzwi bloku uczynił się większy ruch. Odskoczyli muzułmani i rzucili się, uciekając między buksy Do budy blokowego wleciał goniec. Za chwilę majestatycznie wyszedł blokowy: Kanada! Antreten! Ale szybko! Transport przychodzi! – Wielki Boże! – wrzasnął Henry, zeskakując z buksy. Marcelczyk zadławił się pomidorem, chwycił marynarkę, wrzasnął – Raus! – do siedzących na dole i już byli we drzwiach. Zakotłowało się na innych buksach. Kanada odchodziła na rampę. – Henry, buty! – krzyknąłem na pożegnanie. – Keine Angst! – odkrzyknął mi już z dworu. Odpakowałem żarcie Owiązałem sznurami walizę, z której cebula i pomidory z ojcowskiego ogródka w Warszawie leżały obok portugalskich sardynek, a boczek z lubelskiego bacutilu, to od brata, mieszał się z najautentyczniejszymi bakaliami z salonik. Owiązałem, naciągnąłem spodnie, zlazłem z buksy. – Plac! wrzasnąłem, przeciskając się między grykami. Ocuwali się na bok. We drzwiach natknąłem się na Henrygo. Alez, ale wite wite. Was jest los. Chcesz iść z nami na rampę? Mogę pójść. To jazda, bierz marynarkę. Brakuje paru ludzi, rozmawiałem z kapem. I wypchnął mnie z bloku. Stanęliśmy w szeregu, ktoś spisał nam numery, ktoś od czoła wrzasnął marsz, marsz! I pobiegliśmy pod ramę. Odprowadzani okrzykami różnojęzycznego tłumu, który już zapędzono bykowcami do bloków. Nie każdy może iść na rampę. Już żegnano ludzi, już jesteśmy pod bramą. Links, twaj, drei, fia, mutzen ab! Wyprostowani, z rękami sztywno przyłożonymi do bioder, przechodzimy przez bramę raźno, sprężyście, nieomal z gracją. Zaspany Esman z wielką tabliczką w ręku liczy o spale, oddzielając w powietrzu ka palcem każdą piątkę. Hundert! krzyknął, gdy minęła go ostatnia. Sztynt! Odkrzytnięto ochryple od czoła. Maszerujemy szybko, prawie biegiem. Postów dużo. Młodzi, z automatami. Mijamy wszystkie odcinki obozu 2B. Nie zamieszkały lagerce, czeski, kwarantanna. Zagłębiamy się między grusze i jabłonie trupem nacaretu. Wśród nieznajomej, jakby z księżyca zieleni, dziwnie w tym kilkudniowym słońcu wybujałej. Omijamy łukiem jakieś baraki. Przechodzimy linię wielkiej postenketty. Biegiem wpadamy na szosę i jesteśmy na miejscu. Jeszcze kilkadziesiąt metrów wśród drzew rampa. Była to sielankowa rampa, jak zwykle na zagubionych, prowincjonalnych stacjach. Placyk, obramowany zielenią wysokich drzew, wysypany był żwirem. Z boku przy drodze kucnął maleńki drewniany baraczek, brzydszy i tandetniejszy od najbrzydszej i najtandetniejszej budy stacyjnej. Dalej leżały wielkie stosy szyn, pokłady kolejowe, zwały desek, części baraków, cegły, kamienie, kręgi studzienne. To stąd ładują towar na Birkenau, materiał do rozbudowy obozu i ludzi do gazu. Zwykły dzień roboczy. Zajeżdżają samochody, biorą deski, cement, ludzi. Rozstawiają się posty na szynach, na belkach, pod zielonym cieniem śląskich kasztanów. Ścisłym kołem otaczają rampę. Ocierają pot z czoła, piją z manierek. Upał ogromny. Słońce stoi nieruchomo na zenicie. Rozejście! Siadamy na skrawkach cienia pod szynami. Głodni Grecy zaplątało się ich paru, diabli wiedzą jakim sposobem. Myszkują wśród szyn. Ktoś znajduje puszkę konserw, spleśniałe bułki, niedojedzone sardynki. Jedzą. Szwejny drek! Spłuwa na nich młody, wysoki post o bujnych płowych włosach i niebieskim marzącym spojrzeniu. Przecież zaraz będziecie mieli tyle do żarcia, że nie przeżrecie! Odechce wam się na długo! Poprawił automat. Otarł twarz chustką. To bydło, potwierdzamy zgodnie. Te, gruby. But posta dotyka lekko karku Henrygo. Pas majałów. Chce ci się bić? Chcę, ale nie mam marek. Odpowiedział fachowo Francuz. Szade, szkoda. Ależ Herposten, czy moje słowo już nic nie znaczy? Nie handlował herposten ze mną? Wie viel? Sto. Gemacht? Gemacht. Pijemy wodę, mdła i bez smaku, na konto pieniędzy i ludzi, których jeszcze nie ma. Ty, uważaj, mówi Francuz odrzucając pustą butelkę, aż pryska gdzieś dalej na szynach. Forsy nie bierz, bo może być rewizja. Zresztą na cholerę ci forsa i tak masz co jeść. Ubrania też nie bierz, bo to jest podejrzenie o ucieczkę. Koszulę bierz, ale tylko jedwabną i z kołnierzykiem. Podspód gimnastyczna. A jak znajdziesz coś do picia, to mnie nie wołaj. Dam sobie radę. I uważaj, żebyś nie oberwał. Biją? Rzecz normalna. Trzeba mieć oczy w plecach. Arszaugen. Wokół nas siedzą Grecy, ruszają łapczywie żuchwami, jak wielkie nieludzkie owady. Żrą łakomie zbutwiałe grudy chleba. Są zaaferowani, nie wiedzą co będą robić. Niepokoją ich belki i szyny. Nie lubią dźwigania. Was wir arbeiten? pytają. Niks. Transport kommen? Alles krematorium? Kompris? Alles verstehen? odpowiadają w krematoryjnym esperanto. Uspokajają się. Nie będą ładować szyn na auta, ani nosić belek. Tymczasem na rampie robiło się coraz gwarniej i tłoczniej. Forarbeiterzy dzielili sobie grupy, przeznaczając jednych do otwierania i rozładowywania wagonów, które przyjść mają, innych pod drewniane schodki i wyjaśniając im celowe działanie. Były to przenośne, wygodne, szerokie schodki, jakby wejście na trybunę. Zajeżdżały z warkotem motocykle wiozące obsypanych srebrem odznak pot oficerów SS, tęgich, spasionych mężczyzn o wypolerowanych oficerskich butach i błyszczących, Hamskich twarzach. Niektórzy przyjechali steczkami, inni mieli giętkie, trzcinowe kije. Nadawało im tu służbowy i sprężysty wygląd. Wchodzili do kantyny, bo ów mizerny barak był ich kantyną, gdzie latem pili wodę mineralną Sudente Kelle, a zimą ogrzewali się gorącym winem. Witali się państwowo, wyciągniętym po rzymsku ramieniem, a potem kordialnie potrząsali prawice. Uśmiechali się serdecznie do siebie, rozmawiali o listach, o wiadomościach w domu, o dzieciach, pokazywali sobie fotografie. Niektórzy dostojnie przechadzali się po placu. Żwir chrzęścił, buty chrzęściły. Srebrne kwadraty błyszczały na kołnierzach, a bambusowe laseczki świstały niecierpliwie. Różnopasiasty tłum leżał pod szynami w wąskich pasach cienia. Oddychał ciężko i nierówno. Gadał po swojemu, leniwie. I obojętnie patrzył na majestatycznych ludzi w zielonych mundurach, na zieleń drzew, bliską i nieosiągalną, na wieżę dalekiego kościółka, z której dzwoniono właśnie na spóźniony anioł pański. – Transport idzie! – rzekł któryś i wszyscy unieśli się w oczekiwaniu. Zza zakrętu wychodziły towarowe wagony. Pociąg pał się tyłem. Kolejarz, stojący na breku, wychylił się, zamachnął ręką, gwiznął. Lokomotywa przeraźliwie odgwizdnęła, sapnęła. Pociąg toczył się wolno wzdłuż stacji. W małych zakratowanych okienkach widać było twarze ludzkie blade, zmięte, jakby niewyspane, rozczochrane, przerażone kobiety, mężczyzn, którzy, rzecz egzotyczna, mieli włosy. Mijali powoli, przyglądali się stacji w milczeniu. Wtedy wewnątrz wagonów zaczęło się coś kotłować i dudnić w drewniane ściany. Wody! Powietrza! Zerwały się głuche, rozpaczliwe okrzyki. Z okien wychylały się twarze ludzkie, usta chwytały rozpaczliwe powietrze. Zaczerpnąwszy kilka łyków powietrza, ludzie z okien nikli, a na ich miejsce wdzierali się inni i tak samo znikali. Krzyki i rzężenia stawały się coraz głośniejsze. Człowiek w zielonym mundurze, bardziej niż inni obsypany srebrem, skrzywił usta z niesmakiem. Zaciągnął się papierosem, odrzucił go nagłym ruchem, przełożył teczkę z prawej do lewej i skinął na posta. Ten powoli ściągnął automat z ramienia, złożył się i przeciągnął serią po wagonach. Ucichło. Tymczasem podjeżdżały ciężarówki, podstawiono podnie stołki, rozstawiono się fachowa przy wagonach. Olbrzym steczką skinął ręką. Kto weźmie złoto albo cokolwiek innego nie do jedzenia, będzie rozstrzelany jako złodziej własności rzeszy. Zrozumiano, Ja Jawol! wrześnięto nierówno i indywidualnie, aczkolwiek z dobrą wolą. Alzo? Los! Do pracy! Szczęknęły rygle. Wagony otwarto. Fala świeżego powietrza wdarła się do środka, uderzając ludzi jakby czadem. Niezmiernie zbici, przytłoczeni potworną ilością bagażu, waliz, walizek, walizeczek, plecaków, tłumoków wszelkiego rodzaju, wieźli bowiem to wszystko, co stanowiło ich dawne życie, a miało rozpocząć przyszłe, gnieździli się w strasznej ciasnocie, mdleli od upału, dusili się i dusili innych. Teraz skupili się przy otwartych drzwiach, dysząc jak ryby wyrzucone na piasek. Uwaga, wysiadać z rzeczami, zabierać wszystko. Wszystkie te swoje kleje, klamoty składać koło wagonu na kupę. Palta oddawać, jest lato. Maszerować na lewo, zrozumiano? Panie, co z nami będzie? Zeskakują już na żwir niespokojni, roztrzęsieni. Skąd jesteście? Sosnowiec, będzin. Panie, co to będzie? Uparcie powtarzają pytania, wpatrując się żarliwie w cudze zmęczone oczy. Nie wiem nie rozumiem po polsku. Jest prawo obozu, że ludzi idących na śmierć oszukuje się do ostatniej chwili. Jest to jedyna dopuszczalna forma litości. Upał ogromny. Słońce osiągnęło zenit rozpalone niebo dygoce. Powietrze faluje wiatr, który chwilami przewiewa przez nas to rozparzone, ciekłe powietrze. Wargi już są popękane, czuje się w ustach słony smak krwi. Od długiego leżenia na słońcu ciało jest słabe i oporne. Pić. Och, pić. Wylewa się z wagonu różnobarwna fala, obićczona, podobna do ogłupiałej, ślepej rzeki, która szuka nowego koryta. Ale zanim oprzytomnieją, uderzeni świeżym powietrzem i zapachem zieleni, już im pakunki wyrywa się z rąk. Ściąga się palta, kobietom wyrywa się torebki, odbiera parasole. Panie, panie, ale to od słońca, ja nie mogę... — ten szczeka się przez zęby, sycząc głośno. Za plecami stoi SS-man, spokojny, opanowany, fachowy. — Meine Herrschaften, moi państwo, nie rozrzucajcie tak rzeczy. Trzeba okazać trochę dobrej woli — mówi dobrotliwie, a cienka trzcina gnie mu się nerwowo w rękach. Tak jest, tak jest odpowiadają wielogłośnie, przechodząc i raźniej idą wzdłuż wagonów. Jakaś kobieta schyla się szybko, podnosząc torebkę. Świsnęła trzcina. Kobieta krzyknęła, potknęła się i upadła pod nogi tłumu. Dziecko biegnące za nią pisnęło: małe! Taka mała, rozczochrana dziewczynka. Rośnie kupa rzeczy. Walizek, tłumoków, plecaków, pledów, ubrań, torebek, które padając otwierają się i wysypują barwne tęczowe banknoty, złoto, zegarki. Przed drzwiami wagonów piętrzą się stosy chleba, gromadzą słoiki różnobarwnych marmolat, powideł, pęcznieją zwały szynek, kiełbasy, rozsypuje się po żwirze cukier. Zapchane ludźmi auta odjeżdżają z piekielnym warkotem. Wśród zawodzenia i wrzasku kobiet opłakujących dzieci i ogłupiałego milczenia nagle osamotnionych mężczyzn. To ci, co poszli na prawo, młodzi i zdrowi, ci pójdą na lager. Gaz ich nie minie, ale wpierw będą pracować. Auta odjeżdżają i wracają bez odpoczynku, jak na potwornej taśmie. Bez przerwy jeździ karetka Czerwonego Krzyża. Olbrzymi krwawy krzyż, wymalowany na masce motoru. Roztapia się w słońcu. Niezmordowanie jeździ karetka Czerwonego Krzyża. To właśnie w niej wozi się gaz. Gaz, którym trują ludzi. Ciska nady, którzy są przy schodkach, nie mają chwili wytchnienia. Oddzielają tych do gazu od tych, co idą na lager. Wypychają pierwszych na schody, ubijają na aucie. Na każde sześćdziesięciu, tak, plus minus. Z boku stoi młody, gładko wygolony pan, esman z notatnikiem w ręku. Każde auto to kreska. Jak odjedzie 16 aut, to jest 1000, tak plus minus. Pan jest zrównoważony i dokładny. Nie odjedzie auto bez jego wiedzy i jego kreski. Ordnung muss zain. Kreski pęcznieją w tysiące, tysiące w całe transporty, o których mówi się krótko z Salonik, ze Strasburga. Z Rotterdamu. O tym będzie się już dziś mówiło benzin. Ale na stałe uzyska nazwę benzin-sosnowiec. Ci, którzy pójdą z tego transportu na lager, dostaną numery 131-132. Rozumie się tysięcy, lecz w skrócie będzie się mówiło właśnie tak. 131-132. Transporty rosną w tygodnie, miesiące, lata. Gdy skończy się wojna, będą liczyć spalonych. Naliczą 4,5 miliona. Najkrwawsza bitwa wojny, największe zwycięstwo solidarnych i zjednoczonych Niemiec, Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer i cztery krematoria. Ale krematoriów będzie w poświęcimiu 16 zdolnych spalić 50 tysięcy dziennie. Obóz rozbuduje się, aż się oprze naelektryzowanym drutem owisłe. Zamieszka go 300 tysięcy ludzi w pasiakach, będzie zwał się Ferbrejserstadt miasto przestępców. Nie, ludzi nie zabraknie. Spalą się Żydzi, spalą się Polacy, spalą się Rosjanie, przyjdą ludzie z zachodu i południa, z kontynentu i wysp. Przyjdą ludzie w pasiakach, odbudują zburzone miasta niemieckie. Zaorzą odłogiem leżącą ziemię, a gdy osłabną w bezlitosnej pracy w wiecznym bewęgung, bewegung, otworzą się drzwi gazowych komór. Komory będą ulepszone, oszczędniejsze, sprytniej zamaskowane. Będą jak te w dreźnie, o których już chodzą legendy. Już się opróżniły wagony. Chudy ospowaty Esman spokojnie zagląda do środka. Kiwa głową z niesmakiem ogarnia nas spojrzeniem i wskazuje wnętrze. Rain oczyścić! Wskakuje się do środka. rozrzucane po kątach wśród kału ludzkiego i pogubionych zegarków leżą poduszone, podeptane niemowlęta. Nagie potworki o ogromnych głowach i wydętych brzuchach. Wynosi się jak kurczaki, trzymając po parę w jednej garści. Nie nieś ich na auto, oddaj kobietom, mówi zapalając papierosa. Esman. Zapalniczka mu się zacięła, jest nią bardzo zaaferowany. Bierzcie te niemowlęta na litość boską. Wybucham, bo kobiety z przerażeniem uciekają ode mnie, wtulając głowy w ramiona. Dziwnie niepotrzebnie pada imię Boga, bo kobiety z dziećmi idą na auto wszystkie. Nie ma wyjątku. Wiemy wszyscy dobrze, co to znaczy i patrzymy na siebie z nienawiścią i przerażeniem. Co, brać nie chcecie? Powiedział jakby ze zdziwieniem i wyrzutem ospowaty Esman i począł odpinać rewolwer. Nie trzeba strzelać, ja wezmę. Siwa, wysoka pani wzięła ode mnie niemowlęta i przez chwilę patrzyła mi prosto w oczy. Dziecko, dziecko, szepnęła, uśmiechając się. Odeszła potykając się na żwirze. Oparłem się o ścianę wagonu. Byłem bardzo zmęczony. Ktoś szarpie mnie za rękę. Chodź, dam ci się napić. Wyglądasz, jakbyś miał żygać. Enawan, nawan, potrzyny, chodź. Patrzę. Twarz ta skacze mi przed oczyma, rozpływa się, miesza. Olbrzymia, przezroczysta, z drzewami nieruchomymi. Nie wiadomo dlaczego czarnymi, z przelewającym się tłumem. Mrugam ostro powiekami. Henry. Słuchaj, Henry. Czy my jesteśmy dobrzy ludzie? Czemu się głupio pytasz? Widzisz, przyjacielu, wzbiera we mnie zupełnie niezrozumiała złość na tych ludzi, że przez nich muszę tu być. Nie współczuję im wcale, że idą do gazu. Żeby się ziemia pod nimi wszystkimi rozstąpiła, rzuciłbym się na nich z pięściami. Przecież to jest patologiczne chyba. Nie mogę zrozumieć. Och, wprost przeciwnie, to normalne, przewidziane i obliczone. Męczycie rampa, buntujesz się, a złość najłatwiej wyładować na słabszym. Pożądane jest nawet, aby się wyładował. To tak na chłopski rozum, complśl, mówi nieco ironicznie Francuz, wygodnie układając się pod szynami. Pocna Greków. Ci umieją korzystać, żrą wszystko, co im pod rękę wlizie. Przy mnie zjad jeden słoik marmol. Bydło. Jutro połowa z nich zdechnie na sraczkę. Bydło, ty też byłeś głodny. Bydło powtarzam zawzięcie. Zamykam oczy, słyszę krzyki, czuję drżenie ziemi i parne powietrze na powiekach. W gardle zupełnie sucho. Ludzie płyną i płyną. Auta warczą, jak rozjuszone psy. W oczach przesuwają się trupy wynoszone z wagonów, zdeptane dzieci, kaleki poukładane razem z trupami i tłum, tłum, tłum. Wagony podtaczają się, stosy łachów, waliz i plecaków rosną. Ludzie wychodzą, przyglądają się słońcu. Oddychają, żebrzą o wodę, wchodzą na auta, odjeżdżają. Znów podchodzą wagony, znów ludzie. Czuję, jak obrazy mieszają się we mnie. Nie wiem, czy to się naprawdę dzieje, czy mi się śni. Widzę nagle jakąś zieleń, które kołyszą się wraz z całą ulicą, z barwnym tłumem. Ale to aleje, Szumi mi w głowie, czuję, że będę wymiotował. Henry szarpie mnie za ramię. Nie śpi. idziemy ładować klamoty. Już nie ma ludzi. Ostatnie auta suną daleko po szosie, wzniecając olbrzymie tumany kurzu. Pociąg odjechał. Po opustszałej rampie chodzą dostojnie sesmani, świecąc srebrem na kołnierzach. Połyskują glansem buty, błyszczą czerwono nalane twarze. Wśród nich kobieta. Teraz dopiero uświadamiam sobie, że była tu cały czas. Wysuszona, bezpierśna, koścista. Rzadkie bezbarwne włosy gładko przeczysywała w tył i związała w nordycki węzeł. Ręce wsunęła w szerokie, spodnie spódnice. Chodzi z kąta w kąt rampy, z przylepionym na wyschłe wargi szczurzym, zawziętym uśmiechem. Nienawidzi urody kobiecej nienawiścią kobiety obrzydliwej i zdającej sobie z tego sprawę. Tak, już ją nieraz widziałem i dobrze zapamiętałem. To komendantka FKL-u. Przyszła oglądać swój nabytek, bo część kobiet odstawiono od aut i te pójdą piechotą. Na lager. Nasi chłopcy, fryzjerzy z zauny, pozbawią je całkowicie włosów i będą mieli wiele uciechy z ich wolnościowego wstydu. Ładujemy więc klamoty, dźwigamy ciężkie walizy, pakowne, zasobne, rzucamy je z wysiłkiem na auto. Tam układa się je w stosy, ubija się, upycha, rżnie co się da nożem dla przyjemności i w poszukiwaniu wódki i perfum, które wylewa się wprost na siebie. Jedna z waliz otwiera się, wypadają ubrania, koszule, książki. Chwytam jakieś zawiniątko, ciężkie rozwijam złoto. Dobre dwie garście: koperty, bransolety, pierścionki, kolie, brylanty. Nie spokojnie mówi Esman, nadstawiając otwartą teczkę pełną złota i barwnej obcej waluty. Zamyka ją oddaje oficerowi i bierze inną pustą. Szatuje przy innym samochodzie. To złoto pójdzie do rzeszy. Upał. Ogromny upał. Powietrze stoi nieruchomym rozżarzonym słupem. Gardła są suche, każde wymówione słowo wywołuje ból. Och pić. Gorączkowo byle prędzej, byle do cienia, byle odpocząć. Kończymy ładować. Ostatnie auta odjeżdżają. Zbieramy skrzętnie z nad wszelkie papierki. Wygrzebujemy z pomiędzy drobnego żwiru nietutejszy transportowy brud, żeby śladu po tym obrzydlistwie nie zostało. I w chwili, gdy ostatnia ciężarówka znika za drzewami, a my idziemy, nareszcie, w stronę szyn odpocząć i napić się, może Francuz znów kupi od posta, za zakrętu słychać gwizdek kolejarza. Powoli, Niezmiernie powoli wtaczają się wagony. Przeraźliwie odgwizduje lokomotywa, Z okien patrzą twarze wymięte i blade, płaskie, jakby wycięte z papieru, o ogromnych płonących gorączką oczach. Już są auta, już jest spokojny pan z notatnikiem. Już z kantyny wyszli esmani steczkami na złoto i pieniądze. Otwieramy wagony. Nie. Już nie można nad sobą panować. Wyrywa się ludziom brutalnie walizki z rąk, szarpiąc ściąga się palta. Idźcie, idźcie, przemijcie. Idą, przemijają. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Niektórzy z nich wiedzą. Oto idzie szybko kobieta, śpieszy się nieznacznie, ale gorączkowo. Małe, kilkuletnie dziecko o zarumienionej, pyzatej twarzy cherubinka biegnie za nią. Nie może nadążyć. Wyciąga rączki z płaczem. Mamo! Mamo! Kobieto weźże to dziecko na ręce. Panie! Panie! To nie moje dziecko! To nie moje! Krzyczy histerycznie kobieta i ucieka, zakrywając rękoma twarz. Chce skryć się. Chce zdążyć między tamte. Które nie pojadą autem, które pójdą pieszo, które będą żyć. Jest młoda, zdrowa, ładna. Chce żyć. Ale dziecko biegnie za nią, skarżąc się na cały głos: Mamo, mamo, nie uciekaj! To nie moje, nie, nie. Aż dopadł ją Andrzej. Marynarz z Sewastopola. Oczy miał mętne odwódki i upał. Dopadł ją, zbił z nóg. Jednym zamaszystym uderzeniem ramienia, padającą chwycił za włosy i dźwignął z powrotem do góry. Twarz miał wykrzywioną wściekłością. Ach, ty, jibiet, twój mat, bliad i wierskaja. To ty od swego dziecka tak uciekasz? Ja tobie dam, ty kurwo. Chwycił ją w pół, zadławił łapą gardło, które chciało krzyczeć i wrzucił ją z rozmachem, jak ciężki wór zboża na auto. Masz, weź to o sobie. Soko i cisnął jej dziecko pod nogi. — Gut gemacht! Tak należy karać wyrodne matki! — rzekł esman stojący przy samochodzie. — Gut, głód ruski! — Molczy! warknął przez zęby Andrzej i odszedł od wagonów. Spod kupy szmat wyciągnął ukrytą manierkę, odkręcił, przytknął do ust sobie, potem mnie. — Parzy gardło, spirytus! — Głowa szumi, nogi uginają się, zbiera się na torsję. Raptem pośród całej tej fali ludzkiej, która parła ślepo w stronę aut, jak rzeka pchana niewidzialną siłą, wynurzyła się dziewczyna. Zeskoczyła lekko z wagonu na żwir i spojrzała dookoła badawczym okiem, jak człowiek, który czemuś bardzo się dziwi. Bujne jasne włosy rozsypały się miękką falą na ramiona. Strząsnęła je niecierpliwie. Przesunęła odruchowo rękoma po bluzeczce, poprawiła nieznacznie spódniczkę. Stała tak chwilę, wreszcie oderwała wzrok od tłumu i przesunęła spojrzeniem po naszych twarzach, jakby kogoś szukając. Nieświadomie szukałem jej wzroku, oczy nasze spotkały się. Słuchaj, słuchaj, powiedz, dokąd oni nas powiozą? Patrzyłem na nią. Oto stoi przede mną dziewczyna o cudnych, jasnych włosach, o ślicznych piersiach w batystowej letniej bluzeczce o mądrym, dojrzałym spojrzeniu. Stoi, patrzy mi prosto w twarz i czeka. Oto komora gazowa, wspólna śmierć, ohydna i obrzydliwa. Oto obóz. Z ogoloną głową watowane sowieckie spodnie na upał. Wstrętny mdły zapach brudnego rozparzonego ciała kobiecego, zwierzęcy głód, nieludzka praca i ta sama komora, tylko śmierć jeszcze ohydniejsza, jeszcze obrzydliwsza, jeszcze straszniejsza. Kto raz tu wszedł nic, nawet popiołów swoich nie wyniesie na postęketę, nie wróci do tamtego życia. Po cóż ona to przywiozła? Przecież i tak jej zabiorą. Pomyślałem mimo woli, dostrzegłszy na przegubie ręki śliczny zegarek. Taki sam miała tuśka, tylko na czarnej wąskiej tasiemce. Słuchaj, odpowiedz. Milczałem, zacisnęła usta. Już wiem, rzekła z odcieniem pańskiej pogardy w głosie, odrzucając w tył głowę. Śmiało poszła w stronę samochodów. Kto się chciał zatrzymać, odsunęła go śmiało na bok i wbiegła po schodkach na wypełnione już prawie auto. Zobaczyłem tylko z daleka bujne, jasne włosy, rozwiane w pędzie. Wchodziłem do wagonów, wynosiłem niemowlęta, wyrzucałem bagaże. Dotykałem się trupów, ale nie mogłem przemóc wzbierającego dzikiego strachu. Uciekałem od nich, ale leżały wszędzie, poukładane pokotem na żwirze. Na cementowym skraju peronu, w wagonach. Niemowlęta, ohydne, nagie kobiety, poskręcani w konwulsjach mężczyźni. Uciekam jak najdalej. Ktoś smaga mnie trzciną po plecach. Kątem oka dostrzegam klnącego esmana. Wymykam mu się i mieszam w grupie pasiastej kanady. Wreszcie znów włażę pod szyny. Słońce pochyliło się głęboko nad horyzontem. I krwawym, zachodzącym światłem oblało rampę. Cienie drzew wydłużały się upiornie, ludzki krzyk bił w niebo coraz głośniej i natarczywiej. Dopiero stąd, z szyn, widać całe piekło kotłującej się rampy. Oto para ludzi padła na ziemię, spleciona rozpaczliwym uściskiem. On wbił kurczowo palce w jej ciało, zębami chwycił za ubranie. Ona krzyczy histerycznie, przeklina, bluźni, aż przyduszona butem rzęzi i milknie. Rozszczepiają ich jak drewno i wpędzają jak zwierzęta na auto. Oto czterech z Kanady dźwiga trupa olbrzymią opuchniętą babę. Klną i pocą się z wysiłku, kopniakami odganiają zabłąkane dzieci, które plączą się po wszystkich kątach rampy, wyjąt przeraźliwie jak psy. Chwytają je za karki, za łby, za ręce i wrzucają na kupę, na ciężarówki. Tam tych czterech nie da rady dźwignąć baby na auto, wołają innych i zbiorowym mozołem wpychają górę mięsa na platformę. Z całej rampy znosi się trupy wielkie, nabrzmiałe, opuchnięte. Między nie ciska się kaleki, sparaliżowanych, przyduszonych, nieprzytomnych. Góra trupów kotłuje się, skowycze, wyje. Szofer zapuszcza motor, odjeżdża. Halt! halt, halt! wrzeszczy z daleka Esmon. Stój, stój do cholery! Wloką starca we fraku, z opaską na ramieniu. Starzec głową tłucze o żwir, o kamienie, jęczy i bezustannie monotonnie zawodzi. I will mit dem herm sprechen. Chcę mówić z panem komendantem. Powtarza to ze starczym uporem całą drogę. Wrzucony na auto, przydeptany czyjąś nogą, przyduszony wciąż rzęsi. Ich wymytek! Człowieku, uspokój siebie, ale. woła do niego młody SS-man, zaśmiewając się głośno. Za pół godziny będziesz gadał z największym komendantem, tylko nie zapomnij mu powiedzieć: Heil Hitla! Inni niosą dziewczynkę bez nogi trzymając ją za ręce i za tą jedną pozostałą nogę łzy ciekną jej po twarzy szepcze żałośnie panowie to boli boli ciskają ją na auto między trupy spali się żywcem wraz z nimi zapada wieczór chłodny i gwizdzisty leżymy na szynach jest niezmiernie cicho na wysokich słupach palą się anemiczne lampy za kręgiem światła rozciąga się nieprzenikniona ciemność. Krok w nią i człowiek znika bezpowrotnie. Ale oczy postów patrzą uważnie. Automaty są gotowe do strzału. Wymieniłeś buty? pyta mnie Henry. Nie. Czemu? Człowieku, ja mam dosyć kompletnie dosyć. Już po pierwszym transporcie. Pomyśl, ja. Od Bożego Narodzenia przewinęło się przez moje ręce chyba z milion ludzi. Najgorsze są transporty spod Paryża. Zawsze człowiek spotyka znajomych. I co im mówisz? Że idą się kąpać, a potem spotykamy się w obozie. A ty byś co powiedział? Milcza. Pijemy kawę zmieszaną ze spirytusem. Ktoś otwiera puszkę kakao, miesza z cukrem. Czerpie się to dłonią, kakao zalepia usta. Znów kawa? Znów Spiritus. Henry, na co my czekamy? Będzie jeszcze jeden transport, ale nie wiadomo. Jeżeli przyjedzie, to ja nie pójdę go rozładowywać. Nie dam rady. Wzięło cię, co? Dobra Kanada. Henry uśmiecha się dobrotliwie i znika w ciemności. Po chwili wraca. Dobra, tylko uważaj, żeby cię Esman nie złapał. Będziesz tu cały czas siedział, a buty ci skombinuję. Daj spokój z butami. Chce mi się spać. Jest głęboka noc. Znów antreten znów transport. Z ciemności wynurzają się wagony. Przechodzą przez pas światła i znów znikają w mroku. Rampa jest mała, ale krąg światła jest jeszcze mniejszy. Będziemy wyładowywać kolejno. Gdzieś warczą auta, podjeżdżają pod schodki upiornie czarne. Reflektorami oświetlają drzewa. Wasę! Luft. Znów to samo. Spóźniony seans tego samego filmu. Strzelają serią z automatu, wagony uspokajają się. Tylko jakaś dziewczynka wychyliła się do pół ciała z okienka wagonu i, straciwszy równowagę, upadła na żwir. Chwilę leżała ogłuszona, wreszcie podniosła się i zaczyna chodzić w kółko coraz prędzej i prędzej, sztywno wymachując rękoma, jak na gimnastyce, łapiąc głośno powietrze. I wyjąc monotonnie, piskliwie. Dusząc się, dostała obłędu. Działa na nerwy, więc podbiegł do niej Esman, okutym butem kopnął w plecy. Upadła. Przydeptał ją nogą, wyjął rewolwer, strzelił raz i drugi. Została. Kopiąc nogami ziemię, aż znieruchomiała. Poczęto otwierać wagony. Byłem znów przy wagonach. Buchnął ciepły, słodki zapach. Góra ludzka zapełniała wagon do połowy. Nieruchoma, potwornie poplątana, ale jeszcze parująca. Ausladen! Rozległ się głos esesmana, wynurzającego się z ciemności. Na piersiach miał zawieszony przenośny reflektor. Zaświecił do wnętrza. Co stoicie wy tak głupio? Wyładowywać! I świsnął kijem przez plecy. Chwyciłem rękę trupa. Dłoń jego kurczowo zawarła się wokół mojej ręki. Szarpnąłem z krzykiem i uciekłem. Serce mi łomotało, dławiło gardło. Mdłości zgniotły mnie naraz. Wymiotowałem skulony pod wagonem. Chwiejąc się, przekradłem się pod szyny. Leżałem na dobrym, chłodnym żelazie i marzyłem o powrocie do obozu, o pryczy, na której nie ma siennika. O odrobinie snu wśród towarzyszy, którzy w nocy nie pójdą do gazu. Naraz obóz wydał mi się jakąś zatoką spokoju. Wciąż umierają inni, samemu się jeszcze jakoś żyje, ma się co jeść, ma się tą siłę do pracy, ma się ojczyznę, dom, dziewczynę. Światła migocą upiornie, fala ludzi płynie bez końca, mętna, zgorączkowana. Ogłupiała. Wydaje się tym ludziom, że rozpoczynają nowe życie w obozie i psychicznie przygotowują się na ciężką walkę o byt. Nie wiedzą, że zaraz umrą i że złoto, pieniądze, brylanty, które zapobiegliwie ukrywają w fałdach ich szwach ubrania, w obcasach butów, w zakamarkach ciała, już im nie będą potrzebne. Fachowi, rutynułowani ludzie będą im grzebać we wnętrznościach, wyciągną złoto spod języka. Brylanty z macicy i z kiszki odchodowej. Wyrwą im złote zęby. W zabitych szczelnie skrzyniach odeślą do Berlina. Czarne postacie esmanów chodzą spokojne, fachowe. Pan z notatnikiem w ręku robi ostatnie kreski, dopełnia liczby. piętnaście tysięcy. Dużo, dużo aut pojechało do krematorium. Już kończą. Trupy porozkładane na rampie zabiera ostatnie auto. Klamoty są załadowane. Kanada objuczona chlebami, marmoladą, cukrem, pachnąca perfumami i czystą bielizną ustawia się do odmarszu. Kapo kończy ładowanie kotła od herbaty złotem, jedwabiami i czarną kawą. To na bramę dla waszmanów. Puszczą komando bez kontroli. Parę dni obóz będzie żył z tego transportu, zajadał jego szynki i kiełbasy, konfitury i owoce. Pił jego wódkę i likiery. Będzie chodził w jego bieliźnie, handlował jego złotem i tłumokami. Wiele wyniosą cywile za obóz na Śląsk, do Krakowa i dalej. Przywiozą papierosy, jajka, wódkę i listy z domu. Parę dni będzie obóz mówił o transporcie Sosnowiec będzin Był to dobry Bogaty transport. Gdy wracamy do obozu, gwiazdy poczynają blednąć, niebo staje się coraz bardziej przezroczyste, podnosi się nad nami, noc przejaśnia się, zapowiada się pogodny, upalny dzień. Z krematoriów ciągną potężne słupy dymów i łączą się w górze w olbrzymią czarną rzekę, która niezmiernie powoli przewala się przez niebo nad Birkenau i niknie za lasami w stronę Trzebini. Transport sosnowiecki już się pali. Mijamy oddział SS, idący z bronią maszynową na zmianę warty. Idą równo. Człowiek przy człowieku. Jedna masa i jedna wola. Und morgen die ganze Welt! Śpiewają na całe gardło. Rechts run! Na prawo! Pada od czoła komenda. Usuwamy im się z drogi. Nota od lektora. Przez cały czas czytania tego opowiadania, miałem w głowie jedno: jak bardzo ci ludzie musieli być znieczuleni, aby z taką łatwością pisać o paleniu, śmierci czy strzelaniu. Czytał. Dominik Gołęberski